Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na... prawdopodobnie ostatni odcinek Zagrajmy w Medieval 2. Poprzednim razem, jak widzieliście, naprawiliśmy przeszłość, dzięki czemu mamy złotą zbroję oraz złotą tarczę, którą mamy tutaj w ekwipunku, ale póki co nie chcę jej używać, dlatego że... no jakby to można powiedzieć... nie chcę jej póki co używać, bo wolę sobie zaoszczędzić na później. Jak widzicie, też troszeczkę HP sobie podładowałem. To jest dlatego, że przed odpaleniem tego, mam nadzieję, że będę pamiętał w montażu, pokazałem wam krótkim gameplayem, jak zdobywam tam dodatkowe fiolki. Ewentualnie właśnie życie sobie ładowałem. No tam, gdzie mniej więcej mi Bio napisał w sekcji komentarzy, co pominąłem. I też były fiolki, których ktoś mi nie napisał w sekcji komentarzy, a zostały pominięte dlatego, że trzeba było wziąć głowę Daniela i umieścić na rączce Frankensteina. Tak więc, nie wiem, podejdźmy sobie teraz do profesora, chociaż wydaje mi się, że on będzie mówił to, co już słyszeliśmy. Ale dobra. Tak, już gadał to. Tak więc przejdźmy w takim razie do Cathedral Spires. Przedostatni poziom w grze. Przed wielkim finałem. Oczywiście, że tak, zapiszemy sobie. Możliwe, że to będzie jeden z dłuższych odcinków, jakie najdłuższy. Dlatego, że myślę, że dzisiaj warto byłoby już tę gierkę skończyć i zabrać się za kolejne produkcje. W szczególności, że trzeba będzie zrobić głosowanko, na jaką grę byście chcieli, która będzie leciała teraz z Jackiem X. Muzyka rodem, kurde, z jakichś Dark Soulsów, Demon Soulsów, Darksidersów. No po prostu, kurde, mroczny klimat, kurde. Jesteśmy w wiosce, a raczej w mieście, które płonie, jak widzicie, a raczej tutaj ma takie dziury, po których, że tak powiem, ogień się z nich wydobywa, czyli same szejteny, kurde, tutaj są na dole. No i naszym zadaniem w tym poziomie jest uratowanie 11 dusz oraz dostanie się tam do góry. Tylko zanim to zrobimy, to ja oczywiście sobie trochę pozbieram kasy, bo czemuż by nie. I pogadajmy z naszym duszkiem Kacperkiem. Tak, będę na niego tak mówił, bo tak mi jest wygodnie. Imprisoned within are a number of souls. The cathedral seems to be drawing its demonic power from them. Free them and we might stand a chance. If you see the spiv, you might want to charge up your super armor. No, to fajnie, fajnie wiedzieć, że tak powiem. Co tutaj mamy? A, złotą tarczę mamy. Elegancko. Czekajcie, jak tu się broniło? A, trójkątem, patrzcie. Fajnie to wygląda, muszę przyznać. Dobra. Zatem. Szukamy drabiny. Tutaj jest drabina u góry. Skoro trójkątem się bronimy, no to teraz trzeba będzie zrobić to raz, a porządnie. Czyli jak? Czyli jak? Jak my mamy to zrobić? Już pokazuję. Podchodzimy. A, póki co tutaj nie trzeba. Okej. Bo ja wiem, że tutaj gdzieś będą zaraz te diabły nas naparzać z kotła. O, tutaj mamy oczywiście... jak to się nazywało? Gatling Gun. Dobra, Gatling Gun. No i po diabłach, kurde. Diabłach nieczystych, proszę państwa. Patrzcie, jak łatwo możemy ich, kurde, rozpierdzielić takim Gatling Gunem. Trochę tarcza na tym ucierpiała, trudno.
Ale no niestety czasem trzeba się poświęcić. Najwyżej sobie tarczę naprawimy, bo koszt naprawy tarczy nie jest jakiś super drogi z tego co pamiętam. Ale no, czasem trzeba poświęcić. Przynajmniej zbroję będziemy mieli zajebistą i przynajmniej ona wytrwa konfrontację z ostatnim bossem. I mam taką kurde nadzieję. Przy okazji trzeba będzie sobie troszeczkę kasy uzbierać na naprawę Gatling Guna, a Gatling Gun z tego co wiem, no tani nie jest w naprawie, tak więc ja pierdzielę. Mam nadzieję, że tutaj dużo kasy jest. Troszeczkę kurde tutaj oberwałem, nie podoba mi się to. Ale dobra, trudno, to taka naprawdę mała resztówka. Znaczy mała resztówka, no po prostu malutko oberwałem w mojej opinii. O, możemy tutaj coś naprawić. Zobaczmy na services. 150 tego. Kurde, ale to mi 100 chociaż naprawi, a tutaj 75. Chyba na razie póki co tarczę. No i troszeczkę tego naprawimy. A co? Niech będzie, kurde. Tarczę musimy mieć całą i musimy mieć również zbroję całą. Tak więc ja tą zbroję sobie utrzymam do końca gry w takim stanie jaki jest i jeszcze przy okazji zdążę ją naprawić. Tak więc proszę się na mnie nie denerwować. A teraz idźmy wyżej i przy okazji sobie użyję może brązową teraz tarczę, a co? Teraz trzeba będzie uważać znowu. No teraz trzeba czekać, aż tutaj będę mógł przejść. Elegancko. Aj, teraz trzeba będzie w ten sposób tam do góry się dostać, ponieważ tamten kocioł jest. Ja pierdzielę, jak ja tych kotów nienawidzę dosłownie. To jest naprawdę przegięcie pały. Ale jakoś to przeżyłem w sumie. Dobra, wiecie co? Może ja nie będę tym za bardzo naparzał, ponieważ to kurde troszeczkę ammo schodzi. Nie wiem, czym bym mógł tutaj w sumie ich unicestwić. Może tą bronią zwykłą. Najzwyklejszą, bo wolę sobie mimo co ammo zostawić. Kurde, ta zbroja, ja pierdzielę. No jest w opłakanym stanie, muszę tyle tylko powiedzieć od siebie. Chciałbym, żeby oczywiście było inaczej, ale nie wiem, czy będzie. O. Dobrze. Dobra, jednak Gatling Gun. Niestety, trzeba w taki sposób to załatwić, bo inaczej się nie da. Dobra, jesteśmy... Kurde, u góry! Ja pierdzielę, no nie! Ale przygięcie pały. Ale przygięcie pały, Beskitu. Jak ja mam mało tej zbroi, to jest... No ja się obawiam wtedy. W takim razie obawiam się konfrontacji z ostatnim bossem, bo to będzie po prostu przygięcie. Dobra. I jak tutaj to wygląda? Może przejdźmy na razie tutaj zobaczyć. O, tutaj mamy... Aha. Wiedziałem. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie, więc... Ewentualnie mógłbym zrobić tak, że wziąłbym...
Ale to im nic nie robi. To im nic nie robi, cholera. A nie, robi coś. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, padli. Przynajmniej, kurde, ten... ta kusza ognista przynajmniej zadaje im jakiś damage. Bo kurde, myślałem, że przez chwilę te demony są ognioodporne, ale jednak nie są i bardzo dobrze. Jeszcze 8 musimy uratować, dopiero 4 uratowaliśmy. 4 duszki. Przepraszam w ogóle, że mój komentarz jest taki bardzo, no nie wiem, miałki, że mało co kurde się odzywam. Ale musicie też wiedzieć, że to już jest ostatni odcinek i tak za dużo do powiedzenia nie mogę mieć. Chciałbym, ale nie mogę mieć. A to tylko i wyłącznie z tego względu, że po prostu w nadzwyczajnym świecie już skończyły mi się trochę tematy, które mógłbym poruszyć. I tu bardziej skupiam się już teraz na gierce stricte, ale żeby nie było, że jest tak nudno, to sobie porozmawiamy na jakiś tam randomowy temat. Bo obecnie to się skupiam na tej wspaniałej grafice i w ogóle muzyce, która tutaj nam towarzyszy, bo jest ona po prostu epicka, to trzeba sobie powiedzieć wprost. I poziom jak na ostatni poziom przed bossem jest mega klimatyczny w mojej opinii. Dobra, teraz trzeba to z głową zrobić. Gdzie tu była drabinka? Tu była. Powiedziałem z głową, ja pierdzielę. No tak to ja będę miał mało HP na ostatniego bossa i go nie przejdę, kuźwa. No, trzeba było tak to zrobić. Oh yeah! Dobrze! Jeszcze 7 musimy teraz uratować, czyli to już niedużo. To już niedużo, proszę państwa. I przechodzimy tutaj. Tą sekwencję mamy zakończoną. Katedra Spires the Descent. The Descent, kurde. Descent, Jezus Maria, co ja czytam? Tak, znamy to. Zapiszemy sobie, czemu by nie. Obawiam się teraz tej sekwencji, dlatego że no chciałbym, żeby tutaj było dużo pieniędzy, pieniądzów, żebym mógł sobie jakoś odratować kuźwa tą zbroję, bo warto byłoby mieć dodatkowe HP, no nie? Czasami mi kurde to L1 plus kwadrat nie chce działać z jakiegoś powodu. Naprawdę? Ja pierdzielę, no kuźwa, serio? Jezu, jak mnie to nieziemsko triggeruje, nie? To, co się teraz tutaj dzieje. Ja myślałem, że kurde sobie tak, o, przejdziemy bez jakichś takich sporych obrażeń, a tu się okaże, że na ostatniego bossa to ja będę po ciulu przygotowany. Chciałbym jakoś się tam dostać z powrotem. Czy będzie mi to dane? Czy nie bardzo? No, zjeżdżaj w dół, zjeżdżaj w dół, zjeżdżaj w dół. Bo ja teraz muszę znaleźć te dusze, kurde. Te aniołki w sumie, te dobre dusze. Kurde, no nie wiem nawet jak to na to powiedzieć. Dawaj, 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 do góry, żyrandolem do góry. Dawaj, dawaj, ziomek. Do góry. Do góry. Wiesz co znaczy do góry? Czy nie? No kurde! Traf w tą dźwignię. Oj, tam jest, jeszcze jest. Tam jeszcze jest, a nie, tam jest, jest jeszcze jest. Dobra, teraz to przemyśl, zrób to raz, a porządnie, bez żadnego spadnięcia w dół. Udało się, kurde, udało się.
Tylko, że teraz trzeba z powrotem na ten żerandol skoczyć i tego się najbardziej obawiam, chyba że... Nie, dobra. Trzeba w dół, czyli przeskoczyć do żerandolu. Na żerandol trzeba skoczyć. Nareszcie się udało, kurde, Jezus Maria, ile ja miałem tutaj prób, żeby doskoczyć. To wy sobie chyba nawet nie zdajecie sprawy z tego, ile tych prób było. Za dużo. Ale jest jeszcze tutaj jeden ziomek. Trzeba się go pozbyć w takim razie. Co tu mamy? O nie. O nie, nie, nie. Na razie nie. Podziękujemy. A tu z kolei co mamy? Ogromną salę. Dobra, to chyba wolę już tamto przeboleć jakoś. A tu chociaż nie wiem, jest możliwość doładowania sobie życia? Czy nie ma? Nic tutaj nie widzę. Nic nie widzę. Co jedynie możemy chyba po tych ruchomych platformach się tam dostać do góry. A więc chyba tak też uczynimy. No. Dokładnie. O nie. 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 Kurwa nie. Dobra, zmiana planów. Zmiana planów. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Tak. Jak widzicie, trochę ich musiałem tutaj wyrżnąć, ale z takim stanem, kurde, zdrowia. Nie ma szans, że my tę grę skończymy, kurde. Z takim stanem, proszę was, a nawet tu żadnej fontanny nie ma. Nie mam jak się nawet wyleczyć, a kasy mam za mało. Ja pierdziele, czy wszystko naprawdę mi musi uprzykrzać życie? Czy musi naprawdę mi dzisiaj uprzykrzać życie to wszystko? Czy ja nie mogę chociaż raz na spokojnie gry skończyć? W jednym odcinku? Nie, no skończymy tę grę dzisiaj, ale... Prawdopodobnie boss będzie trwał, kurwa, z 2 godziny, jak nie lepiej. Jestem już teraz sceptycznie nastawiony, bo kurde, patrząc po stanie zdrowia, jaki mam obecnie, to nie ma szans nawet, żebym ja zaliczył to za pierwszym razem. To nie ma szans po prostu w nadzwyczajnym świecie. Nie ma kuźwa szans. No i jeszcze coś takiego. No to teraz to już po ptokach jest, moi drodzy. Po ptokach. Co tu mamy? O, fiolkę. O, możemy się wyleczyć, fajnie. Tylko szkoda, że i tak nas nie stać na więcej. Bo, no właśnie, mamy 4,5 zdrowia. Na mamy 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fiolek. No to kurde. Z czym do ludzi, proszę państwa, z czym do ludzi? Że ja nie mam tutaj niczego, czym mógłbym ich załatwić, tak szczerze. Co jedynie? Mogę pomyśleć nad kuszą, ale... Wyjdzie z tego gówno, ja wam to już mówię. Tak więc wolałem to pozostawić ciszą, bo jak widzicie 260 HP i miałem niby 4,5 zdrowia, a ile mam, sami widzicie. Tak więc nie mam jakby wiary w to, że kurwa odbudujemy swoją kurde tą. Odbudujemy swoją złotą zbroję, bo to już jest po prostu za późno na to. Po prostu, w nadzwyczajnym świecie jest na to za późno. Dobra, i co ja tutaj teraz muszę zrobić? No, i co?
Co ja tu mam zrobić niby? To jest jakieś przejście. Nie bardzo kumam, o co tutaj chodziło. A, bo my potrzebujemy koła zębatego, dobra. Czyli będziemy musieli koło zębate poszukać. I tam trzeba będzie zrobić rozpierduchę. Śmieszne dźwięki ta zbroja z siebie wydaje. Dobra, nieważne. Idziemy. Tutaj chyba u góry coś będzie. Tylko kurwa, staraj się nie oberwać. Proszę cię, Daniel. O nic więcej cię nie proszę. Nie oberwij tylko, bo ja widzę, co tutaj się święci. Dobra, się przedostałem. O. I tu u góry są. Wszystkie anioły. Dobrze. Oh yeah, mamy wszystko. Wszystkie zaginione dusze. Trochę kaski mamy uzbieranej, ale to jest i tak nadal mało. Kurde, i teraz pytanie, co ja mogę bardziej odratować? Co ja chcę odratować bardziej? No tu kompletnie, no 100, to stać mnie teraz na takie 100, czyli 300 bym sobie odratował. Tarczy mam 400x400, to mam git. A Gatling gun ile? 40. Zróbmy tak. O, na 200. A no, przynajmniej se stówkę odratujemy. I tyle. O, coś tutaj było. Coś tu było, czekajcie. Coś widziałem. O, co tu mamy? Kurde! Skacz tam! Boże święty! Ale ten Daniel jest jakiś uciążliwy, kurde! No nareszcie, kurde! Golden Cock, dobra, nieważne. Dobra, teraz tak. No może nie dokładnie to chciałem zrobić, ale już niech będzie. Spadłem w dół w taki, a nie w inny sposób. Chociaż troszeczkę sobie tej złotej zbroi nadrobiliśmy, to teraz trzeba będzie zrobić to w ten sposób, że ja przed ostatnim bossem wrócę sobie do mapy głównej i nadrobię sobie HP. Tak myślę, że będzie najlepiej przy okazji zbroje. Tutaj mamy wsadzić? Dobra, pokój teraz jest trochę odwrócony. Co za tym idzie? Teraz jako główka możemy sobie pójść tędy. I schodamy tutaj. Schodami tutaj, no. Okej. Mamy coś takiego, taką maszynerię. Ej, to jest fajny koncept nawet. A, i tutaj drugie to, koło mamy. Drugiego koga. Albo po prostu tego. Golden Cock, czyli koło zębate. Złote koło zębate, dobra. To mi strasznie, kurczę, przypomina jakiś motyw z jakiejś gierki, ale nie mogę sobie skojarzyć, z czym to mi się kojarzy. To właśnie ta oto sekwencja. Bo to na pewno nie był Królik Bugs. A jak był Królik Bugs, to nie wiem. To kurde, nie wiem, z czym mi się to może skojarzyć poza Królikiem Bugsem, tak szczerze. Dobra, drugie koło. Golden Cock.
Gdzie ja to mam wsadzić? Aha, wiem gdzie. Wiem gdzie, tutaj. Tu gdzieś trzeba będzie wsadzić, co nie? Spójrzmy. Spójrzmy prawdzie w oczy. Tak, tutaj trzeba będzie. Tylko trzeba będzie teraz pomieszczenie wywrócić do góry nogami z powrotem. Żebyśmy mogli to tam dopasować to koło zębate. Tak więc myślę, że jeszcze trzeba będzie obrócić to raz. Ino roz, obrócić. Dokładnie tak. I wtedy będziemy mogli zrobić co należy. Chyba teraz będzie można zrobić, co nie? Tak mi się wydaje. Tak jest. Gdzie to jest jakaś dźwignia? Jest tu jakaś dźwignia, czy nie ma? Chyba teraz trzeba będzie znowu pomieszczenie obrócić. Ale nie mam pewności, żeby obrócić tą dźwignią. Tak, tam na dole jest dźwignia, widzę teraz. Dokładnie tak, moi drodzy. Dobrze, to troszeczkę jest podchwytliwe, muszę przyznać. Ale dobrze, że twórcy zrobili coś takiego, że pod koniec gierki dali nam taki smaczek. Na zasadzie troszeczkę kombinowania. Czasem trzeba ruszyć mózgownicą. Nie wiem, czy to teraz dobrze zrobiłem, czy źle? Jak to? Spróbujmy. Dobrze to obróciłem, czy źle? Nie, chyba dobrze. Tak mi się wydaje. Przyszliśmy tutaj sobie. Co teraz będzie? O kurde! Czasówka! O nie! Trzeba spieprzeć stąd jak najszybciej! Szybko, uciekaj! Uciekaj! Zabiliśmy kurde demona, w sensie to te dobre dusze zabiły demona. I przez to teraz demon się wkurzył i będzie chciał rozpierdzielić tutaj wszystko. Tego szybko uciekamy, szybko! Szybko, Daniel! Nie odpierdzielaj! Jedziesz z koksem! Uciekaj stąd! Masz mało czasu! Szybko miecz! I spierdzielamy stąd! Szybko! Do góry! Znaczy w dół! Szybko, uciekaj, za mało czasu mamy. Dobra. Fajnie, to nieźle. Powiem wam szczerze, że świetnie żeśmy to rozegrali, tak szczerze. Naprawdę pięknie to było rozegrane. My sami teraz zginiemy w ten oto sposób. Ale okej, niech tak będzie. Żyrandol się sam zgliczował, o. Tak, to tylko tyle mogę powiedzieć. Teraz mamy jeszcze jedną szansę, żeby to odbudować. Kurde, no traf tę drabinę, no! Daniel! Co ty odpierdzielasz? Jemu chyba już nie zależy kompletnie na życiu, tak mi się wydaje. Spieprzaj jak najszybciej potrafisz, kurde! Ja pierdzielę, masakra! Jestem tutaj pod ciągłym stresem, jeżeli chodzi o to. Dobra, tutaj. Dawaj. Dobra, udało się. Uciekliśmy. Jezus Maria, udało się. O Jezus Maria. The Demon. To jest ostatni poziom.
Tu już ostatni boss jest. Nie, 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 nie. Wychodzimy stąd. Przepraszam bardzo. My stąd wychodzimy. Do demona sobie za chwilę podejdziemy. Tylko najpierw trzeba zrobić speedrun do pierwszego poziomu, żeby sobie nadrobić HP. I przy okazji kasę. Bo mamy opłakany stan. Tak więc... I ja teraz tutaj robię cięcie. Chwilowo kamerę wyłączam. A wy widzicie speedrun, jak nadrabiam sobie kasę. Trochę nam to zajmie. Let's go! Halo, halo, witam serdecznie. Jak widzicie, mamy już nadrobiony sobie status. Mamy prawie, że full życia. Tyle myślę, że nam starczy plus cała złota zbroja. No i mamy na maksa ulepszony Gatling Gun. Czyli mamy maksymalną amunicję, więc teraz możemy bez zbędnego przedłużania jechać na ostatniego bossa. I zobaczyć, co tam ciekawego będzie miało miejsce. Nie mogę się tego serdecznie doczekać. W końcu to już jest koniec gry. Już koniec tego wszystkiego. Wszystko się skończy. Ale po cutscence. Miasto w płomieniach, innymi słowy. Demon. Ostatni boss. Ostatnia konfrontacja, nic więcej dalej nie ma. To jest ostatni boss, z którym się będziemy mierzyć. Czy będzie on trudniejszy niż za rok? Przekonamy się. Ja pierdziele, co żeśmy narobili tutaj? Raczej no może no nie my, ale my musieliśmy uciekać i się bronić jakoś. Co tutaj się dzieje? Co to są za zniszcza? Dane, you're alive! I thought you'd been crushed in the wreckage. I'm gonna tell the prof and Kia what's going on. I don't know what's around the next corner, so if you see the spiv, I'd stock up on ammo. From this point, you're on your own, Dan. Good luck! Dzięki za powodzenia. Szkoda tylko, że ja sam z tym zostaję, ale dobra, no niech będzie. Mamy Gatling Gun przygotowany, ale mimo co najpierw lecimy z Magic Swordem i idźmy. O! Skorzystamy sobie, czemu by nie. I mamy na maksa uzupełnione. Bardzo dobrze. Bardzo mi się to podoba. I teraz idziemy na tą wielką salę. Już naszego sprzedawczyka nie będziemy tutaj zawracali mu dupy. Zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. Muzyka naprawdę dodaje klimatu, a sama ta lokacja w sobie też jest bardzo klimatyczna, jak na ostatni poziom w grze. I'll take that, thank you. You never give up, do you, Dan? I knew you'd find the last page of Zarek's spellbook for me. You should have joined me. We would have made a great team. Instead, I got lumbered with these two. But Master, I... Silence. Think about it, Daniel. An eternity by my side. Why, with my powers, I could put flesh onto your bones as easy as pie. I'll never join you! What was that? Could you mumble that again? No? Oh well, you two can redeem yourselves. Kill him while I save the spell page. Okej.
To teraz będzie grubo. Dobra, jedziemy z Coxem z Gatling Gunem. Trochę im HP zabierzemy, tak przynajmniej mi się wydaje. Będziemy tutaj musieli co jakiś czas robić takie różne uniki, bo ten jaszczur kurde z magii korzysta, frajer jeden. Nie potrafi się klepać normalnie. Więc musimy takie coś robić. Kurde, już mi trochę zabrał. Ale lepsze trochę niż żeby pół mi zabrali od razu na sam start. Jeden padł. Grubo spadł. Dobrze. Teraz ten frajer. Dobra. Co prawda, żeśmy stracili nasz cały złoty pancerz, ale warto było się poświęcić. Frajerzy padli teraz. I co teraz będzie? Idziemy tutaj. Ciekawe, co tutaj na nas będzie czekać. O kurde. Oh, you've killed my beloved servants. How tragic. How achingly predictable. Well, Daniel, it's been fun, but now I'm afraid the game is over and it's time for you to die. Lord Paletort chce nas się pozbyć. Ciekawe. Zobaczymy, co on zrobi. Aha! Taka tania zagrywka. Przywołał sobie jakiegoś kurwa stwora, którego musimy zabić. Słabiutko bym powiedział, panie Paletort. Paletort, kurde. Dokładnie tak, trzeba... O Jezus Maria, nie! Uciekaj, uciekaj. Dokładnie tak. Unikaj, unikaj. O! Dobrze! Dobrze! Tylko na ten pojedynek bym ubrał sobie złotą tarczę już, bo wiadomo, no kurde, złota tarcza. Jesteśmy cali złoci. Mamy złotą zbroję i tego się trzymajmy. Fuck, 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 fuck. Uważaj, uważaj, uważaj. Kurde! Świetnie, no. Pięknie. Teraz tutaj uwaga, uwaga, uwaga. Kurde, no. Trafił we mnie tą rakietą. Dawaj, 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 do... Kurde. Ale idzie nam do dupy tutaj, nie? Przynajmniej na razie. Ale widzicie, opłacało się. Opłacało się zrobić właśnie tak. No, uciekł. Zdążył uciec, kurde. Śmietnik. Opłacało się zrobić coś takiego, żeby ten, żeby całe HP sobie odbudować. Nie no, to po prostu będzie mi szło masakrycznie, dlatego że no mówię, no ja pierwszy raz w ogóle walczę z tym ostatnim bossem, zacznijmy od tego. Więc ja dopiero co się uczę jakby samej walki z nim. Chciałbym, żeby oczywiście to było zupełnie inaczej. Dobra. 150. Ja mam jeszcze w cholerę życie, tak więc gościu, twoje ataki na mnie nie będą jakoś sprawiały na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. Dobrze. Uniknięte. No tutaj nie zdążyłem. Fuck. Kurde, nie. Ale triggera łapie, ale triggera łapie na tym bossie. Ale i tak ten boss wydaje mi się, że jest troszkę łatwiejszy niż za rok. Bo wiadomo, no ja tutaj kurde tracę życia jak głąb, dlatego że
to jest moja pierwsza konfrontacja z nim. I ciężko tutaj mi trochę zsynchronizować to wszystko. ...75, dobra, jemu niedużo już zostało. Ja mam o wiele więcej HP niż ty w głąbie. A mam jeszcze kurde wciul 300, 600, 900, 1200, no coś takiego, nie wiem jak to się liczy z tych małych fiolek. To się źle skończy, jeszcze się okaże, że zginę kurde. Co jest? To wszystko? Well, I suppose a decent thing would be to admit defeat. But I ain't a decent man. If I'm going down, I'm taking you with me. It's funny. All my life, all I wanted was a little respect. And world domination, of course. For people to notice. Well, they'll notice this. Moi drodzy, to był Medieval 2 na PlayStation 1, wydane przez Cambridge Studio. Co ja mogę o tej grze powiedzieć? Ogólnie średniak, szczerze powiedziawszy. Mimo że gierka ma naprawdę dużo fajnych broni, dużo fajnych takich nowych aspektów, które nie miała pierwsza część, to koniec końców jest to... No dalej podtrzymuje średnia gra. Bawiłem się przy tej grze co prawda bardzo fajnie, bo było wiele fajnych elementów, których nie było w poprzedniej części i wiele fajnych naprawionych rzeczy z poprzedniej części. Ale sterowanie często w tej gierce jest bardzo koślawe i łatwiej jest się wyślizgnąć w tej gierce z krawędzi niż w pierwszej części. Przynajmniej ja takie odnoszę wrażenie. Soundtrackowo gierka jest całkiem okej, ale osobiście uważam, że nutki z Medieval 1 dają taki trochę większy klimat, tak bardziej wczuć się w klimat. Nie mówię, że tutaj nie są takie nutki, bo jest parę tutaj takich nutek, ale tutaj soundtrack wydaje mi się momentami był za wesoły, a w Medieval 1 był chociaż taki trochę odrobinę poważny, który podkreślał taką powagę sytuacji, no nie? Ale na pewno na plus zasługuje to, że tutaj jest ta złota zbroja cała. To jest coś fajnego, coś czego nie było w części pierwszej. Tak więc graficznie jest poprawa delikatna, można to zobaczyć chociażby w porównaniu między jedynką a dwójką.
fabularnie fabuła jest taka... Trochę mi się wydaje na kolanie ona zrobiona, ale to tak mi się szczerze wydaje. Nie wiem szczerze, co mogę więcej tutaj powiedzieć na temat tej gierki. Ostatni boss to troszeczkę... Podejrzewam, że gdybym teraz miał znowu z nim zawalczyć, to troszeczkę by to inaczej wyglądało. Jako, że z nim walczyłem pierwszy raz, to przyznam, że trochę był lekki challenge, ale taki leciutki, bo wydaje mi się, że wciąż Zarok jest jednak trudniejszym, bo ostatnim bossem. Więc ten tutaj bossik to trochę taki... No cóż mogę powiedzieć tutaj, no taki... No słabiak, no. Ale to jest moje zdanie oczywiście, nie? Żeby nie było. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że ta seria wam się podobała. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadziłem tę serię. Nie pokazałem wszystkich sekretów, co prawda, tam gdzie trzeba było łapką sobie gdzieś tam smyrknąć do jakichś szczelin. Ale... To, co mogłem, to pokazałem. Przynajmniej mieliście coś więcej niż w przeciętnych tam let's playach na polskim YouTubie i ogólnie na YouTubie, bo nie wszyscy pokazywali te sekrety, a ja przynajmniej dwa je pokazałem. Tak więc... Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadziłem ten let's play. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to łapeczka w górę, subskrypcja mile widziana, oczywiście, że tak, z dzwoneczkiem. Wbijajcie na socjale, linki są pozostawione w opisie, grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram, gdzie tam informuję o wszystkich odcinkach, livestreamach i tak dalej. Tak więc nic więcej nie mam do dodania, to by było na tyle i ja to nagrywałem 20 listopada, a wy prawdopodobnie będziecie to widzieli albo jutro, czyli 21, albo pojutrze, czyli w poniedziałek, bo to jest dzisiaj sobota, godzina 14:06. 6 i zajęło mi to prawie 2 godziny, bo musiałem sobie tą przerwę zrobić, żeby nadrobić sobie życie. Dobra, ja się odmeldowuję, to by było na tyle. Na razie, trzymajcie się, cześć!